Cześć, z tej strony Natalia z kanału Skillia by Natalia. Oprócz lilii, moim ulubionym akordem kwiatowym w perfumach jest róża. Od róży też zaczęła się moja przygoda perfumaryjna, bo róża to był pierwszy akord, który bardzo mi się w perfumach podobał. Natomiast niestety mam pewien problem z akordem różanym w perfumach. Nie wszystkie róże, zwłaszcza te świeże, pachną na mojej skórze dobrze. Jeden z ostatnich przykładów. Jakiś czas temu testowałam ten jeden z nowszych zapachów Diora Rose and Roses, czyli dokładnie ten. Ja byłam przekonana, że to będzie mój nowy ulubieniec różany. Natomiast niestety po teście nadgarstkowym okazało się, że te perfumy pachną na mnie jak rozwodniona woda różana i to taka niezbyt naturalna, bardzo sztuczna rozwodniona woda różana. Myślałam, że coś nie tak jest z tymi perfumami, ale poprosiłam moją koleżankę o przetestowanie tych samych perfum i okazało się, że na niej te perfumy pachną genialnie. Mój zawód był ogromny, bo myślałam, że znalazłam nowego ulubieńca. No ale nic nie poradzę na to, że moja skóra ma akurat takie pH, jakie ma. No i nie zawsze lubię się z tymi perfumami różanymi, zwłaszcza tymi świeżymi. W tym momencie poszukuję perfum, które pachną jak nadzienie pączków, czyli taką marmoladą różaną. Więc jeżeli znacie jakieś zapachy, które dokładnie pachną jak te pączki, nadzienie pączków różanych, to dajcie znać w komentarzach, żebym mogła je przetestować. No a teraz już do rzeczy, czyli pierwsza część mojego subiektywnego przeglądu perfum różanych. Jeżeli jesteście ciekawi, jakie perfumy na dzisiaj przygotowałam, zapraszam dalej. Perfumy numer 1 to będzie taki klasyk różany, dostępny nadal w perfumeriach, a chodzi mi o perfumy Perfumer's Workshop Tea Rose. To są dokładnie te perfumy. To są perfumy, które ja kupiłam w ciemno, bo nigdzie nie widziałam testerów, a cena tych perfum jest bardzo, bardzo fajna. A kupiłam je z myślą o tym, że to może być mój nowy różany święty graal perfumowy. No i kiedy przystąpiłam do pierwszego testu, bardzo się zawiodłam na tych perfumach. Ja te perfumy testowałam tutaj w zgięciu łokcia. Tutaj bardzo lubię testować po raz pierwszy swoje perfumy, zanim przejdę do takich globalnych testów za uszami na przykład, czy nadgarstkowych. I po pierwszym psiknięciu te perfumy wybrzmiewały wtedy cytrusami. Potem zmieniły się w taką papierową różę, jakbyśmy spryskali jakimś tanim olejkiem różanym tekturę, a potem zmieniały się w takie owocowo-kwiatowe potpourri z największą ilością róży. To jest potpourri. I ja się strasznie zawiodłam na tych perfumach, bo ja miałam nadzieję, że to będą perfumy takie wspaniale różane i będą pachnieć taką różą herbacianą. Ale nie poddawałam się. Postanowiłam spróbować ich jeszcze raz w czasie innej pogody i spróbować testów za uszami, tak jak normalnie noszę na co dzień perfumy. No i jak postanowiłam, tak zrobiłam. I wtedy coś się zmieniło, bo te perfumy nagle zaczęły pachnieć naprawdę dobrze. Natomiast uwaga, te perfumy są bardzo, bardzo słodkie. Kiedy używam tych perfum, mam takie wrażenie, jakbym w zębach miała biały cukier. One są tak bardzo słodkie. Ale oprócz tego, że są słodkie, są też różane. I pachną taką herbacianą różą, jaką znamy z ogródków babci na przykład. I gdzieś tutaj zniknął mi ten akord cytrusowy, który czułam na początku. I zniknęły wszystkie inne akordy. I przy testach takich za uszami pozostał tylko cukier i róża herbaciana. Ja polecam te testy tych perfum wszystkim, którzy lubią róże, bo te perfumy nie są drogie, te perfumy są ciekawe, pachną mocno, ale niestety bardzo krótko. Na mojej skórze utrzymują się około 2-3 godzin, na ubraniach, zwłaszcza bawełnie, troszkę dłużej. Mimo wszystko polecam, bardzo, bardzo ciekawa róża. Kolejne perfumy, o których chciałabym powiedzieć, to są perfumy marki Rituals.
Marka Rituals to jest marka, która kiedy 3 plus lat temu wyjeżdżałam z Polski, nie była jeszcze w Polsce dostępna. Natomiast po moim wyjeździe zauważyłam, że kilkanaście ich produktów weszło do oferty Sephory. Widziałam też kilka produktów marki Rituals w Douglasie. A ostatnio też zauważyłam, że marka weszła do Polski, bo mają swoją stronę internetową, z której bezpośrednio można zamówić ich produkty. Marka Rituals to jest marka, która ma w swoim asortymencie kosmetyki, ale też perfumy. Perfumy są to różne zapachy, męskie, damskie, uniseksowe. Są to perfumy, które dzielą się na takie bardziej stałe kolekcje oraz te takie bardziej sezonowe. Te stałe są raczej stałe, natomiast one też się zmieniają. I jednym z takich zmieniających się zapachów, który wszedł, mam wrażenie, dosyć niedawno do oferty marki, są perfumy zdecydowanie różane Rose de Shiraz, czyli dokładnie te perfumy. Ja mam tutaj opakowanie podróżne, czyli 15 ml, ale jeżeli spodobały się Wam te perfumy, możecie bez problemu też kupić duże, pełnoprawne opakowanie. Te perfumy to są zdecydowanie perfumy różane, ale z dwoma dodatkowymi nutami. Pierwszą nutą jest rabarbar, który dodaje tym perfum takiej odrobinę cierpkości, ale też słodyczy owocowej, a drugą nutą jest takie kremowe podbicie tych perfum. Te trzy nuty w tych perfumach, one się cały czas przeplatają ze sobą. Te perfumy nie są zbyt zmienne w czasie, nie są mocne, nie trwają zbyt długo, na mnie pachną około 2 godzin, ale są to bardzo dobre perfumy na lato, bo na pewno nie są takimi dusicielami jak na przykład perfumy, o których mówiłam poprzednio, czyli Tea Rose. Te raczej poradziłabym nosić na zimę, na jesień, na wiosnę. Te bez problemu można nosić w lecie i są bardzo dobrym wyborem na lato. Takim delikatnym, kobiecym, bardzo eleganckim, letnim zapachem. Więc jeżeli poszukujecie czegoś, co jest delikatne, kobiece, eleganckie, co da się nosić w lecie, co nie morduje swoim zapachem, to spróbujcie Rose de Shiraz od marki Rituals. Trzecie perfumy w zestawieniu to są perfumy, których nie mam, ale które kiedyś miałam. I mowa tutaj o perfumach Ghost od firmy Ghost. Tutaj pokażę się obrazek, jak te perfumy wyglądają. To są perfumy, które mają bardzo ładną, w każdym razie według mnie, buteleczkę z takiego wąskiego, długiego, szronionego szkła o zabarwieniu niebieskim i taki dosyć dziwny korek. Ja te perfumy zamówiłam, ponieważ przeczytałam w recenzjach, że pachną dżemem różanym. A dżem różany to było właśnie to, czego od dłuższego czasu już poszukuję w perfumach różanych. Niestety, kiedy zamówiłam i po raz pierwszy je wypróbowałam, okazało się, że niestety, ale na mojej skórze nie czuć zupełnie dżemu różanego. Na mojej skórze te perfumy pachną pół na pół, czyli 50/50 różą i piżmem. Bardzo świetlistą różą i bardzo świetlistym piżmem. To są perfumy, które są zdecydowanie dziewczęce, bardzo romantyczne, bardzo delikatne, utrzymują się na mojej skórze, tak powiedziałabym, średnio, czyli tak około 5-6, może nawet więcej godzin. Niestety na mojej skórze wybrzmiewają banalnie i są perfumami, które po prostu łatwo zapomnieć. Trochę też rozwodnionymi. I to nie jest dokładnie ten efekt, którego poszukiwałam, kupując te perfumy. Podsumowując, to są fajne perfumy, jeżeli szukacie czegoś delikatnego, dziewczęcego, na co dzień, czegoś różanego, ale z podbiciem piżmowym. Nie do końca słodkiego, raczej bym powiedziała, że nawet wodnego. Jeżeli to jest coś, czego poszukujecie w perfumach, to spróbujcie zaznajomić się właśnie z tymi perfumami Ghost. I ostatnie perfumy, o których chciałabym dzisiaj powiedzieć w tym przeglądzie, to są perfumy z niszy. Jakiś czas temu zamówiłam
cały zestaw próbek marki Nicolai, żeby przetestować ich największe hity. I wśród tych próbek była próbka Rose Pivoni, czyli tych perfum. No i przetestowałam te perfumy i po pierwszym miuchu tych perfum z nadgarstka ja sobie przypomniałam, że coś podobnego gdzieś już wąchałam. Przekopałam więc wszystkie swoje próbki, które mogłyby pachnieć jak Rose Pivoń. I okazało się, że na mojej skórze Rose Pivoń pachnął bardzo podobnie do innych perfum, do innego klasyka owocowego, czyli Calyxa od Clinique, czyli tych perfum. Może minus taka nuta proszkowa, która w Calyxie zdecydowanie jest, a w Rose Pivoń raczej jej nie zauważyłam. I tutaj kolejne moje rozczarowanie, bo ja się spodziewałam perfum kwiatowych, różano-piwoniowych, a dostałam perfumy owocowe z niewielką domieszką róży. I to perfumy, które uważam za dosyć banalne, a to myślę, że dlatego, że po prostu, tak jak kiedyś wspominałam w innym moim filmiku, nuty owocowe pachną na mnie po prostu banalnie. Ten zapach nie rozwija się jakoś specjalnie w czasie, a w każdym razie nie rozwija się na mojej skórze. I tak naprawdę, gdybym miała do wyboru te dwa zapachy, czyli Calyx i Rose Pivoń, prawdopodobnie nie wybrałabym żadnego, ale jeżeli ktoś by mi chciał zrobić taki prezent i podarować jeden z tych perfum, to wolałabym Calyx. Dlatego, że Calyx są dużo bardziej ciekawymi perfumami, bardziej kunsztownie skonstruowanymi według mnie i dużo tańszymi niż Rose Pivoń. Rose Pivoń marki Nicolai to jest nisza, która no, kosztuje trochę pieniędzy, więc myślę, że to nie są perfumy, które po tej próbce kupię w pełnej buteleczce. I to już wszystko w dzisiejszym przeglądzie, subiektywnym przeglądzie perfum różanych. Na pewno będą dalsze części, ponieważ nuty różane to są nuty, które uwielbiam w perfumach. Mam sporo perfum różanych i sporo chciałabym jeszcze przetestować, dlatego otwieram nowy cykl, przegląd perfum różanych według mnie. Jeżeli jesteście zainteresowani następnymi filmikami o tematyce perfum różanych, zapraszam na kolejne perfumowe filmiki. Jeżeli podoba się Wam mój kanał, jak widzicie, trochę upgrade'owałam swoje wideo, dlatego że kupiłam lepszy aparat do kręcenia filmów. Wcześniej kręciłam filmy tylko swoją komórką. Więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak mój kanał będzie się rozwijał, to zasubskrybujcie. Link do subskrypcji znajduje się na dole. No i zapraszam do kolejnych filmików. Cześć!